Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zająć się pracą, którą nie planowałem się zajmować w najbliższym czasie, lecz zmieniłem zdanie. Mowa tutaj o leśnictwie, mowa tutaj o pracy w lesie i zakupie specjalnych maszyn, które mi w tym pomogą. Ogólnie podjąłem tą decyzję, gdyż teraz mam takie zwierzęta jak świnie, owce, innymi się będę zajmował w najbliższym czasie przez cały czas i też chciałem, żeby była w końcu jakaś taka odskocznia od tych prac stricte rolniczych i taką odskocznią, myślę taką dobrą odskocznią jest właśnie praca w lesie. Planowałem być może zakup niektórych maszyn, które pozwolą mi się rozpocząć hodowlę krów, ale to spokojnie, na razie mamy owce, świnie, spokojnie jeszcze krowami zdążę się w przyszłości zająć. Dobra, więc na samym początku oczywiście muszę kupić specjalne maszyny, które pozwolą mi w ogóle coś tam w tym lesie zrobić. Lecz niestety nie będą to takie wymyślne maszyny jak oto, bo na to jak widać mnie nie stać po prostu. Więc coś mniejszego, coś takiego na początek dobrego. Podstawą jest oczywiście ten tutaj chwytak do drewna, do kłód właściwie. Co jeszcze? Oczywiście piła jakaś łańcuchowa. Weźmiemy sobie sztyla. No i tak, mogę teraz te drzewa ścinać, bo oczywiście mam zamiar robić kłody. Ciąć kłody i sprzedawać je, nie wióry. Wióry w przyszłości. No i jeszcze przydałoby się coś, na czym mógłbym te drzewo transportować. Myślę, że dobrym wyborem jest ta przyczepa, gdyż ta tutaj mało mieści tych kłód, jest droga, no jest o tyle wygodna, że może sama tym chwytakiem je ładować, ale jakoś już się nią napracowałem w 15 i nie chcę mi się nią chwilowo pracować, spróbuję sobie porobić troszeczkę przy pomocy, powozić te drzewo przy pomocy o wiele większej tej tutaj przyczepy marki Fliegl. No, dowalimy jej szerokie opony, co tam. I muszę oczywiście kupić wózek do naczep, gdyż ta przyczepa, no musiałbym do niej poczepić na przykład jakąś ciężarówkę, czy tira, którego nie mam, więc trzeba będzie przez wózek właśnie specjalny to podczepić. Ogólnie ten tutaj fend został tak specjalnie przeze mnie przygotowany, gdyż on, o kurde, ale wjechałem, gdyż on posłuży mi do załadunku, jak się można domyśleć, tych kłód, bo mam zamiar robić na dwa ciągniki, tak mi po prostu jest wygodniej. No i tak, w którym tutaj lesie ja mam zamiar pracować? Cóż, tutaj to właściwie może nie jest taki trudny wybór. Ten wybór mógłby nie być taki trudny, bo tak na dobrą sprawę ja sobie mogę każde drzewo na tej mapie wyciąć i tyle, nie? Nie muszę jeździć do jakichś lasów. Ale skoro te lasy specjalnie, takie specjalne obszary, właśnie takie lasy tutaj są, no to właśnie w nich mam zamiar robić. I myślę, że najlepszym będzie ten las koło gospodarki naszej, między naszą gospodarką a zagrodą świń, mniej więcej tam jest taki lasek. Prawie że na środku mapki. I również od niego według mnie jest najbliżej do tartaku. Bo mogę te kłody sprzedać, w sensie albo od razu pojechać tam do tartaku i je, no i je sprzedać. Albo też mógłbym je na przykład załadować na pociąg, ale to jest dwa razy więcej zachodu, a cena za kłody taka sama. A w którymś tam kiedyś gameplayu pokazywałem właśnie załadunek. Nie. W jakimś tam gameplayu kiedyś przeze mnie robionym pokazywałem chyba załadunek lub sprzedaż, tylko właśnie sprzedaż kłód na pociągu. Używając pociągu. Jak ten gameplay gdzieś znajdę, to może go wrzucę w opisie do filmiku. Nie pamiętam, co to było. Ale kiedyś coś takiego robiłem na pewno. O, właśnie o tym lesie mówię. Już się w nim znajduję. Tym ciągnikiem podjechałem, jeszcze teraz muszę wziąć waltrę. Tą waltrą mam zamiar transportować te kłody. Powinna wystarczyć do transportu.
Podejrzewam, że to będzie rozbite na dwa odcinki lub może nawet więcej, się zobaczy ta moja praca w lesie. Dzisiaj na pewno... Aha. Dobra, muszę podjechać chyba od innej strony. Dzisiaj na pewno muszę te maszyny tam pozawozić. Oraz pościnać te kłody i spróbować je załadować. No kurde, coś mi tu strasznie ciężko jest z tym podjechać. Najlepiej by było od przodu, ale tutaj jest latarnia ta z samochodami, więc muszę tak jakoś kombinować. No kurde, z reguły mi już nie sprawia cofanie z czymś w farmingu problemów, ale patrzę, że ta tutaj naczepa jest strasznie, ten wózek jest strasznie uparty. O, dobra. Tak więc przyczepa podczepiona. Cóż, może do niej wypadałoby jakiś potężniejszy ciągnik, na przykład tej masy Ferguson na więcej koni od tej Valtry, ale już tamtym masy Fergusonem się najeździłem w poprzednim odcinku sprzedawać tą soję, więc teraz chcę sobie Valtrą pojeździć. No i ta przyczepa, ta duża, według mnie jest chyba dość opłacalne robienie nią drzewa. Bo w farmingu 17, żeby drzewo było opłacalne, to trzeba go naprawdę zrobić, przerobić i sprzedać dużo. Bo o tym mówiłem wielokrotnie, że naprawdę tutaj w 17 drzewo jest tak tanie, że no naprawdę trzeba go zrobić dużo, żeby było to opłacalne. W porównaniu do tego, jak było to w 15, to o, w 15 to był z tym drzewem raj, jak dla mnie. Tutaj strasznie staniało, być może aż za mocno. Naprawdę, być może aż za mocno drzewo, być może maszyny do drzewa są jednymi z tych maszyn, które się zwracają najwolniej. Ale to takie moje przypuszczenie, nie sprawdzałem tego w żaden sposób, nie próbowałem tego udowodnić. Ale tak mi się wydaje. No, zaraz będę w lesie i będę mógł rozpocząć ścinanie tych drzew. Aczkolwiek jeszcze nie wybrałem miejsca w tym lesie, w którym chciałbym... Chociaż może i mam coś na myśli. O, z pustą przyczepą ledwie podjeżdża pod górkę. Ha! Ale droga do tartaku chyba, z tego co pamiętam, jest... Nie jest jakaś górzysta, więc z powrotem powinno być lepiej. Nie jestem pewien, czy nie pojechać kawałek dalej. I czy nie rozpocząć mojej wycinki gdzieś tutaj? Tak, może to i dobry pomysł jest gdzieś na tamtym obszarze rozpocząć wycinkę. Tam jest w miarę równy teren i tam jest blisko do drogi, blisko zagrody świń, czyli blisko drogi. Później wyjechać, w razie czego może być szybciej. Dobra, zgaszę te ciągniki, bo mi nie są potrzebne. No, gdzieś tutaj być może... A nie. Czy ja powinienem jeszcze dalej pojechać? A może tu? Kurde, może tutaj. O, tu już od razu wyjazd jak coś. No może i te by były dobre. Tylko to jest kłopotliwe, bo tutaj rosną jakieś małe, kurde, pierdółkowate drzewka. Ja wolę o te tutaj dłuższe. No dobra. Wyciągam piłę. I tnę. O kurczę, tak dawno nie pracowałem tutaj w lesie, że nie pamiętam, w którą stronę ja muszę ścinać drzewo, żeby w tą stronę poleciało. Cholera. Czy jak ścinam tak, to poleci tam? Ej, nie pamiętam jak to było, serio, dawno nie robiłem w lesie. A takie jakieś rzeczy się łatwo zapomina, zaraz zobaczymy. Nie, kurde, to w tą leci. Ajajaj, o jak, o panie, podskoczyło, poleciało, ja pierdziele. Dobra, ściąłem to w złą stronę, to muszę w tą, no jeszcze zleć tam z górki i zajedź samo do tartaku może. To muszę tak ścinać, no. Bo to czasami człowiek zapomni właśnie takich małych szczegółów niestety.
No nic by w tym trudnego nie było, żadnego problemu, gdyby był do czujnika specjalny chwytak taki do łapania takich kłód i do ciągnięcia po ziemi, to by było niezwykle przydatne. Lecz niestety czegoś takiego tutaj nie ma. Ogólnie też nie podoba mi się tutaj za bardzo w 17 lasy. W sensie w 15 lasy to były fajne. Duże drzewa, w miarę... były to duże skupiska drzew i tak dalej, a tutaj to jakieś małe skupiska są tych drzew i w ogóle chyba póki sami sobie jakiegoś porządnego lasu nie posadzimy, to porządnej wycinki nie zrobimy. Niezwykle pomocny byłby dla mnie ten Ponce Scorpion King. Naprawdę uwielbiam tamtą maszynę. Czyli ten kombajn zrębowy. Nim to się tak fajnie to ścina. Idealnie sobie zaznaczamy długość tych kłód, a jak tniemy taką tą piłą, to musimy wszystko na oko. Możemy też mniej więcej sobie wybrać, w którym miejscu. Znaczy się zależnie jak sobie znajdziemy, możemy wybrać mniej więcej w którym miejscu chcemy mieć te kłody pocięte. Więc pracowanie z Scorpion Kingiem jest naprawdę bardzo wygodne. Ale ta maszyna jest bardzo droga. Dobra, trochę tych drzew pościnałem teraz. Postaram się im w miarę szybko te gałęzie poobcinać. Właśnie w ten sposób. Ogólnie to te maszyny do maszyn, które mam, puknąć się czasami muszę w głowę, zanim coś powiem. No to jest oczywiście zwykłe przejęzyczenie. Te maszyny do lasu, które mam, były bardzo tanie. Ta przyczepa nie była jakaś droga, ani ten wózek, czy ta piła, albo chwytak do tych kłód. Więc to mi się powinno szybko zwrócić, na szczęście. I tak jest być może na początku lepiej, aniżeli zbierać hajs na te wielkie maszyny, Ponce czy coś, bo to zanim nam się zwróci, to uhu, trochę minie. Ale tu tych gałęzi jest, aż człowiek czasami nie widzi, gdzie idzie. No, trochę tych drzew je tak naścinałem, to dobrze. Im więcej, tym lepiej. No mówię, tylko strasznie mi brakuje jednej maszyny takiej, w sensie w oryginalnych maszynach. Czyli takiego chwytaka, który się na przykład podczepia na tył ciągnika, którym się tak, no takie szczypce, którym się chwyta na przykład drzewo i da się je przeciągnąć. I to jest niezwykle wygodne. Bo na przykład zetniemy sobie taką tutaj piłą, tym sztylem, zetniemy sobie parę drzewek, weźmiemy na przykład tamten chwytak, gdyby był, i przeciągniemy je mniej więcej w jedno miejsce i tam będziemy ciąć. Super sprawa. Takie coś w modach jest, ale w oryginalnych maszynach tego nie ma i to jest dla mnie trochę dziwne. Ogólnie sterowanie piłą, mogłem o tym powiedzieć wcześniej, ale zdarzają się takie pytania w komentarzach, jak używać takiej piły jak ja. No to scrollem ruszamy i wtedy wybieramy taką piłę. Przytrzymujemy prawy przycisk myszy, jak przytrzymujemy i ruszamy myszką w prawo lub lewo, to ją tak możemy obracać. A wiadomo, lewy przycisk myszy, to piłę uruchamiamy. Nic trudnego, naprawdę. Ale jak ktoś gra po raz pierwszy w 17, nie spotkał się z leśnictwem w 15, to może tego nie wiedzieć. Chyba że zaraz F1. A nie, w sterowaniu jest wszystko ładnie wyjaśnione, więc to nie wiem w sumie, czemu ktoś by miał tego nie umieć. Wiadomo, sterowanie F1 włączamy lub wyłączamy, ale z tego co wiem, standardowo jest to włączone. Aczkolwiek ja tego nie używam. Zawsze te sterowanie, słuchajcie, wyłączam, jak również minimapkę.
Mapę tą już znam, więc mi minimapka niepotrzebna. A jak potrzebuję, to sobie taką otworzę. I sterowanie większości maszyn ja już też znam. Więc mi jest to niepotrzebne. A bywa, że to sterowanie jest jakieś duże. O, tak jak tutaj. I zobaczcie, jaką część ekranu zajmuje to sterowanie oraz minimapa. No, jakąś tam jednak część ekranu tego zajmuje, prawda? Ja wolę sterowanie wyłączyć, minimapę wyłączyć i już od razu jest więcej rzeczy widocznych na ekranie. Po prostu ja tak lubię robić i robię tak cały czas. Jedyne co zostaje, to w prawym górnym rogu ten główny taki paseczek pokazujący godzinę, ile mamy pieniędzy na koncie, to se może być. No i tam w prawym dolnym rogu to też rzecz obowiązkowa, jak siedzimy w jakimś maszynie, to prędkościomierz. I tam jeszcze jest na przykład poziom napełnienia jakiejś maszyny, przyczepy na przykład czy coś. A na przykład sterowanie czy minimapa to jest zbędny element interfejsu tutaj, który z reguły nie jest mi potrzebny. O kurde, spadłem. Ale tutaj no serio, jak to drzewo poleciało? Chyba zaraz muszę o tak oskakać. Chyba, że odetnę czubek. Czasami jak bardzo cieniutki czubek odetniemy, to on znika, żeby tak jakby nie zaśmiecać mapy. Nie zaśmiecać mapy i to jest dobre dla mnie. O, nie zniknął. Ale mogę go sobie podnieść i gdzieś zanieść. Na przyczepę załadować. A to może później. Aj, dobra, czy ja muszę gdzieś jeszcze tutaj gałęzie poobcinać? Tutaj, z tego co widzę. A nie, tak szybko. Chciałem tak szybko się przejść i zobaczyć, czy coś się zetnie, ale tak szybko idąc, wszystkie się nie poucinają. A nie. A ucięły się, a to tego tutaj obok drzewa były gałęzie. Czyli nawet tak szybko można iść, więc nie wiem, czemu się tak ceregieliłem. Dobra, teraz poobcinam te czubki. One są bardzo krótkie, bardzo cienkie. O, znikają, bo za nie dostajemy znikomą ilość pieniędzy, więc mogą znikać. Tutaj też obetniemy czubek. Kurde, nie mogę sięgnąć. Spróbuję to zrobić trochę taki może mniej bezpieczny sposób. O! Nie spadłem, znikło. Zniknął czubek, więc się udało. Kurde. O, ten nie zniknął. Ja zawsze na początku obcinam czubki. Też nie zniknął. Takiego czegoś to nawet się nie opłaca ładować. Też to tak jak powiedziałem, znikomą ilość pieniędzy za to dostaniemy. Okej, okay, no trochę tych kłód jednak jest. Więc teraz już zaraz zacznę je ciąć na odpowiednie kawałki, ale żeby to zrobić, ja muszę mieć tak mniej więcej taką... Taki... wiedzieć mniej więcej na jaką długość je ciąć. Z tego co wiem, to w modach na oficjalnej stronie jest taka specjalna metrówka, ale to nie jest mod zrobiony przez Giants, a w tej tutaj serii ja gram tylko na modach od Giantsa, dlatego tego raczej tutaj nie będę używać. Da się jakoś zepchnąć tą kłodę? Może jak przejadę, to ona się... A dobra, może być i tak. Tym też od razu podjadę ciągnikiem już. Jakoś tam tego moda nie używam, to ciąć te kłody muszę, jestem zmuszony ciąć na oko. No i teraz jest pytanie, czy ja dam radę je tak pociąć na taką długość, w sensie na długość całej przyczepy? Czy ten fent będzie dał radę podnieść te kłody, czy go nie przeważy, bo to jednak potrafią one trochę ważyć? I czy to będzie w ogóle możliwe? Z racji tego, że tutaj te małe drzewka są. Chociaż mam pewien plan. Te małe drzewka zetnę. Sprawi po prostu... Dzięki temu będę miał tutaj lepszy dostęp. Tutaj będę mógł wjechać ewentualnie na teren tej wycinki. A te małe drzewka, one są na tyle krótkie, że ja ich chyba mogę załadować
całości na tą przyczepę. Będę mógł chyba to zrobić. Tego nie potrzebuję wycinać. Może jeszcze te. Ogólnie właśnie jak tnę kłody, to staram się je zawsze jak najdłuższe ciąć. Mimo iż to może wywołać problemy podczas załadunku lub transportu. Ale w tartaku jest to tak zrobione, że... Znaczy się jest napisane, że tak to jest zrobione, ale czy tak faktycznie jest, skoro tutaj różne rzeczy tam czasami zmieniają. To, że im grubsza i im dłuższa właśnie kłoda, tym niby więcej za nią dostajemy. Może coś w tym jest, dlatego lepiej ciąć dłuższe niż krótsze, jak się ma okazję. Jak mamy taką możliwość. Tu też popcinam czuby. I jeszcze tutaj. No. Więc spróbuję teraz to załadować. Ale moment. O, cholera jasna, no. Teraz mi to będzie przeszkadzać. O! Kurde, mogę to ręcznie wyciągnąć. To mi się podoba. Nie, nie mogę. O, mogłem przed chwilą to podnieść, teraz nie mogę. Tylko coś tu mi się baguje. Aj, pal licho naprawdę. Czasami to wszystko. O, ja tu zaraz zawisnę, trochę przesadziłem z... Trochę zrywny ten ciągnik jest. Ale to dobrze. Znaczy, że ma moc. Spróbujemy to wsadzić w całości. Nie jest to grube drzewo, więc... spokojnie ten fen daj radę. Bo może spróbujemy nawet i takie długie kawałki ciąć? Czemu nie? Tylko zawsze problemem jest tego ułożenie na tej przyczepie. A mi się ta kłoda... O, już myślałem, że mi się przyczepiła do chwytaka. To mniej więcej na pół utniemy. No i zobaczymy. To już trochę grubsze drzewo jednak. Ale tutaj chyba tak jakby waga tych drzew została bardziej zbalansowana. Bo pamiętam... No w 15 tego typu ciągnikiem, w sensie ciągnikiem z tego z podobną mocą i właśnie mniej więcej tej długości kłodeń, z tą długości kłodą miałbym w 15 problemy, bo tam by to troszeczkę inaczej to wyglądało, a tutaj o, zobaczcie, normalnie daje radę ten fend, doczepiłem mu ten obciążnik, więc nie przeważy go raczej. Ej, patrzcie, daje radę, kurde, to może jednak pójdzie mi trochę szybciej niż myślałem. O, ale to aż za długie trochę będzie wystawać. Ale może... No, może jakoś to zmieszczę, zaraz zobaczymy. Wow, 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 wow. No, może być trochę ciężko, ale jakoś... Bo liczy się wydajność. Musi mi się to szybko zwrócić, więc chcę jak najdłuższe kawałki załadować w jak najszybszym czasie, w jak najkrótszym czasie. O! No i jakoś to leży, więc może pójdzie to w miarę szybko. Trochę to wystaje, istniałoby ryzyko, że mi to spadnie, ale... Pamiętacie chyba, co tutaj w 17 jest? Pasy zabezpieczające, które nie wiadomo czemu... Zapinają mi tylko tą kłodę na dole. Co jest? O kurcze. Coś tu mi nie działa, będę musiał to... Może im więcej kłód załaduję, tym wyżej one będą te pasy zapinać, więc... No cóż, jest to możliwe. I mam nadzieję, że tak będzie, bo ja nie chcę, żeby mi tylko tą na dole zapięło. To by coś oznaczało, to by oznaczało, że coś tu się zbagowało chyba. Chyba, że ją położę, tą kłodę. Coś nie chcę tutaj zapinać, może za długa.
Dobra, zobaczymy. To już raczej będę kombinować w następnym odcinku, gdyż właśnie załadunek tych kłód oraz ich transport planuję na następny gameplay. Tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.